Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony i zapraszam do kontynuacji rozgrywki w naszym grze Uncharted 4 Kres Złodzieja. Przypominam o subskrybowaniu, lajkowaniu, komentowaniu, no i oczywiście oglądaniu. Kontynuujemy z miejsca, w którym żeśmy zakończyli, czyli jest to kolejna część Najciemniej pod latarnią. Może sobie na razie tutaj zwiedźmy te okolice, które tutaj są. O, coś się z samochodem stało chyba. Czyli jesteśmy we Francji, z tego co słyszę. No dobrze. Popatrzmy, może coś tutaj znajdziemy fajnego, ciekawego, interesującego, niebanalnego. I tak dalej. Tu nie ma nic. To jest nasze autko, którym żeśmy przyjechali z wypożyczalni. No dobra, lecimy. Coś tu sprzedają. Niestety francuskiego nie znam. Rappelle-moi ce qu'on fait là. Tu m'as dit que tu voulais manger plus sainement. Oui, mais je veux quand même. Oh là, ils ont pas l'air frais ces poissons. Jakieś ryby, patrzcie. T'as vu quelqu'un d'autre qui vend du poisson par ici? Pas encore. Y a pas trop les choix. Tylko czy my chcemy ryby kupować? Chyba nie. Tu nie ma nic. Tu jest jakieś zejście na dół. Zobaczmy. No nie, tu jest zamknięte. Tu jest zamknięte. Nic tu po nas chyba. Jeszcze tu do śmietnika zajrzymy, jeżeli można, nie można. No ale chcę po prostu zwiedzić tutaj, wprawdzie nic żeśmy nie znaleźli, ale dobrze jest tutaj sobie jednak troszeczkę pomyszkować, bo może akurat coś. Tu do środka zaraz wejdziemy. Jeszcze popatrzmy. Tutaj na tym rynku się troszeczkę rozejrzyjmy. O. Nic tu nie widać. Tu coś mamy? Nie. O, tutaj rozstawię markizę reklamową. O, po polsku! Po polsku mówi, patrzcie. Wszędzie po francusku, a tutaj po polsku. Najlepsze jabłka na rynku. Dobra. Ten myje trotuar. O! Tu możemy w jakąś interakcję wejść, patrzcie. Ale Zani, chodź zobacz, tu jest lemur. Chodź się przywitać. No. Chyba nie przepada za lemurami. Czy coś możemy więcej tutaj? Nie. On pewnie kasy by chciał od nas za to przywitanie. Hej, Zani. Patrz, kto wróci. Patrz. O, tu kamery mają. Czekajcie, zobaczmy, co to za kamery są. O, oburzyła się, że się przepycham. Nie wiadomo, jaka to firma. Tu jakieś kuraki na oleju. Na patelni. Nie wiem, czy to się taki kurak na patelni dobrze zrobi. Bo raczej w środku się nie usmaży chyba.
Tu jakieś radio, buta mają jednego. Ojejku. Tutaj nic ciekawego. Tutaj gość, nie wiem co on sprzedaje. Sali, tylko wariat by coś takiego nosił. Dobra, przejdźmy jeszcze tutaj, może gdzieś da się wejść do środka. Ale tutaj gwarnie, nie, do środka nie wejdziemy tutaj nigdzie. No to chyba, słuchajcie, no tyle, więcej tu nic zrobić. O, z powrotem wrócił ten lemur do właściciela, myślałem, że może pójdzie z nami, ale nie. Więcej chyba tutaj nie osiągniemy, nic. Trochę żeśmy zwiedzili tutaj kiełbaska wisząca, ryby, dobra. No już idziemy do ciebie, już idziemy. Bo on się zaczął niepokoić o nas. Schodkami w górę. Co tutaj mają? Buty, jakieś kapelusze. Owoce jeszcze. O, tu jeszcze targ się ciągnie, patrzcie. Tu możemy coś? Racja, pachnie nieziemsko. No ale jak taki kurek może się dobrze zrobić na takiej patelni? No to trzeba jakiś rożem czy coś, no nie wiem. Jak myślicie? O, płyty, patrzcie. Czy pamiętacie płyty czarne, winylowe? Super sprawa. No i tędy nie przejdziemy. O, zablokowało nas. No niech przejdzie. Dobra. No jestem. Jeszcze przejdźmy tutaj. No, nie widzę tu nic ciekawego, więc możemy chyba wchodzić tam do środka, bo to jest... Co on każe mi zobaczyć? No widzę okno otwarte, tam jest. No, ale nic poza tym nie widać. Dobra, lecimy tędy. I wchodzimy do środka już. O. No, jedziemy. Zamknięte. O. Trzeba będzie się zakraść. Zwykle tak się rozumie słowo zakraść. A. No właśnie. Tędy damy radę jakoś, coś? Czy niekoniecznie? Chyba nie, tutaj jest płot. Tam przez to okno, gdzie było otwarte, spróbujemy. Tu coś... nie. Patrzcie, tu jest możliwość przejścia. Ej, Sally, chyba się tędy przeciśniemy. No właśnie. No wysoko. Zajmij się sobą. No, przynajmniej widok jest świetny, co? No tak. Tak to jest, jak się zostawia otwarte okna, widzicie? O. Okej, zaczynamy zabawę. Dotarł nasz współtowarzysz. Wow, ta wieża jest w lepszym stanie niż pozostałe. Stoi w samym środku miasta. No. Wydostanie skarbu może się okazać trudne. Wszystko po kolei. O, kolejny znak. Zwracajmy na siebie uwagi. Pieczęć Edwarda Englanda, jak na mapie. No to czego szukamy? Dobre pytanie. No nic, rozejrzyjmy się tutaj na prawo i na lewo. Tu są te drzwi, które były zamknięte z tamtej strony. No widać, że są zamknięte na amen. Tu kolejny jakiś
Bożek, święty, nie wiem, nie święty. No nic, idziemy dalej. Zamknięte? Nie, otwarte, o dziwo. To naprawdę wysoka wieża zegarowa. Tak, to prawda. Ano właśnie. Tu na środku coś mamy interesującego. Co według ciebie? O proszę. Skorpion, facet wielkim zwanym. To znaki zodiaku. Spójrz, jest lew. A, tyk. A, cztery znaki. I cztery dzwony na górze. A to na podłodze wygląda jak zamki. Rozumiem. Uderzmy w te dzwony. O! Szlak. Teraz. To na pewno tutaj. Dzwoń po sama. Robi się. Skorpion, wodnik, lew i byk. Poczta. Hej, Sam! Jesteśmy we właściwej wieży. Odzwoń. W tym mieście jest kiepski zasięg. No, nie ma sensu czekać. Czyli musimy... Posągi pojawiają się w następującej kolejności. Skorpion, wodnik, lew, byk. Skorpion, wodnik, lew, byk. Nie bardzo rozumiem jeszcze do końca, jak to... ma dalej wyglądać. To oczywiście zamknięte, bo jakby inaczej. Skorpion, wodnik, lew, byk. Dobra. Musimy tu jakoś się dostać. A, mamy ułatwienie. Super. Dobra. No i co teraz dalej? Zaraz wracam. No nie byłbym tego taki pewien. Dobra. I teraz jak? Tutaj jakoś trzeba się na to przedostać chyba. Ano. Zobacz, sali, zegar wciąż działa! Zauważyłem! Postaraj się nie utknąć między kołami zębatymi. Się wie! Dobra. Którędy? Tędy. I teraz jak? Na górę nie mogę wskoczyć. Muszę. No i jesteśmy. A, za blisko. Wszystko gra? Tak, w porządku. Tylko teraz co tutaj?
Dobra. No i mamy... chyba... Co my tu możemy zrobić, jak dalej on nie chce iść? O! Lew. Chodziłem z jedną lwicą. No właśnie. No to kręcimy. Okej, trochę za głośno. To nic nie dało, Nate. J, aby zajrzeć do dziennika, no to zaglądamy. Czyli tak, pierwszy ma być skorpion, drugi wodnik, trzeci lew. Dobra, czyli kolejność zachowana musi być. Dobra, zaczynamy od skorpiona. A myśmy zaczęli od lwa. Czyli chyba niekoniecznie ta kolejność. Zaraz, jak to miałoby wyglądać? Nie, źle. Wyłaź. To jak musimy tam wyżej wejść jeszcze, a niech to. Dobra. Tu jesteśmy przy czym? Przy skorpionie. Tak, i od skorpiona zaczynamy, dobra. No to lecimy z tym koksem. Skorpion. Tak. Avery był skorpion. Czyli pierwszy. Yes! Ej, Nate! Udało się! Zamek skorpiona puścił. Okej! Okay, ruszam do kolejnego! Dobra. Czyli drugi ma być Aquarius, czyli wodnik. No dobra, skoro wodnik to wodnik, gdzie my mamy wodnika, słuchajcie? Jeszcze wyżej, niżej, tu jest skorpion nasz. Nie bardzo widzę. A, tam na dole był wodnik, dobra. No to skaczemy. Tu jest wodnik. Wodnik? No, wodniki są miłe. Są miłe. Miał zabrać stopery! No cóż. Jeszcze tylko dwa, młody! No tyle to i ja wiem. Zobaczmy. Tak. Teraz lew. No to lecimy do lwa. Gdzie mamy lwa? Popatrzmy. Nie po drugiej stronie? Tam coś mi się wydaje, ale zaraz się przekonamy. Tak, tutaj jest lew, po tamtej stronie. Jak tu przejść? Czy ja górą dam radę przejść? Może? Dobra. Tam jest ten lew. Dobra. W dół. No i skaczemy. Dobra. Jest lew, niewątpliwie. Uwaga! Już wystarczy!
jest otwarty! Okej, jeszcze jeden. Mhm. No i byk. Dobra. A on gdzie? Musimy tutaj. Jak tutaj wyżej możemy się wdrapać? Pomyślmy chwilę. Nie, tego nie dotykamy oczywiście. Tego nie dotykamy. No nic, tutaj musimy tędy. Oj, nie, nie o to chodziło. No musi tędy teraz niestety chyba przejść. Oj! Wyżej, wyżej, wyżej! Oj! Dobra, wyżej jakoś, wyżej, wyżej. Tędy? Którędy dalej? To wahadło musimy przeskoczyć. Ops! Oj, nie, nie, nie. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz. Dobra, wyżej. Zaczyna mnie od tego mdlić. Mnie też. I teraz przeskok musi być tam. O! Dobra, w ostatniej chwili chyba. Dobra. Ej, sorry, sam się odzywał? Jeszcze nie! A na pewno nic mu nie jest. No na pewno. Bateria mu padła. No i co? Ej, udało się! Super! Byk się odblokował, a na podłodze pojawił się symbol Averiego. Co? Szlak! Na tym koniec! Hej! Na górze jest jeszcze jeden dzwon! Zaczekaj! Idę na górę! Okej, uważaj na koła! Dobra. O! Schody ruchome? Zobaczmy na tatkę. Aha, czyli musimy jeszcze za ten dzwon w środku, który będzie. No dobrze, dobrze. Nic więcej tutaj nam nie podpowie. No ale wiemy co robić w każdym razie. O proszę, tędy możemy się zahaczyć. I w górę, w górę. No to próbujemy. To jest jakaś dźwignia. A jak jest dźwignia, to trzeba ją pewnie... Oj! No i co teraz? Co teraz? Tędy? Próbujemy? Muszę przyspieszyć. Muszę. No nie. Pośpiech jest niestety tutaj niewskazany. Dobra. Zatrzymane.
Muszę przyspieszyć. Dobra. Fajnie. No, niedaleko już do tego dzwona. Mogę przestawić godzinę. Co jest za oknem? No właśnie. Wow. To się nazywa widoczek. Dokładnie. Pięknie tutaj. No ale nic. Lecimy dalej. Którędy my tu możemy dalej pójść? Chyba musimy zrobić to tak, żeby te wskazówki nam, słuchajcie, umożliwiły dostanie się na górę. Próbujemy w takim razie. Czyli wskazówka, słuchajcie... Jeszcze. No i jakoś chyba tak. Nie wiem, czy to jest właściwa godzina. Czy nie? Dobra. Ano, Jezu. Dobra. Pyk. No i próbujemy się wciągać na górę. Zaraz, jak to zrobić? Aha, może się trzeba rozbujać po prostu właśnie w ten sposób. Dobra. I tutaj wyżej. Oj, 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 oj. No i jesteśmy. A no właśnie. Tu jest wejście. Ale jeszcze chwilę popatrzmy sobie na te przepiękne widoki, bo są naprawdę urocze. Tu góra. No dobra. Okej, Sally! Jestem na górze! No to dajemy. Będzie... Bum. O kurde. Sally, uważaj! Przepraszam, kołowrót spadł. Jasne, postaraj się nie zrzucać niczego na głowę, co? Muszę sam uderzyć w ten dzwon. No więc właśnie. Człowiek sam czegoś nie zrobi, to... Ach, dobra, zaczynamy. No nieźle. Oj. Na górę.
Udało się. Jasny gwint. Jasny. Chryste, panie. Cześć, Sali. O, cholera. Przynajmniej otworzyłem drzwi. Ha, można i tak. Jesteś cały? Ja jeszcze nie wiem. A ty? Ogłuchłem. Chodź, sprawdźmy, co Avery nam zgotował. Ha? Tutaj chyba zamknięte, tak. No dobra, schodzimy. O. Dobra. Hej, patrz. Moneta. Chcesz? Jasne, dlaczego nie? Rozejrzyjmy się na dole. Nie obraziłbym się na złoto i klejnoty. Sam, nareszcie, w porządku? Przeszukałem wieżę. Pusto. Cóż, my za to jesteśmy tam, gdzie trzeba. Czekamy na ciebie. Poważnie? Okej, już jadę. Już jedzie. To dobrze. Najpierw na wieżę w górę, a teraz schodami w dół. No zobaczmy, gdzie to nas doprowadzi. Sali! Przecież wiem. Wow! Wow. Ej, to nasi panowie? Ta Henry Avery, Thomas Tu, wspólnicy. Najpierw sobie obejdźmy może to miejsce dziwne. Oczywiście kolejną zagadkę tutaj mamy. Jakby ktoś nie wiedział. Zobaczmy. Założyciele. Tylko czego? Najgorszego klubu poszukiwaczy w dziejach. No, to symbole Averiego i Tiu. Wyglądają trochę inaczej. Tak, są ozdobione gwiazdami. Obracają się, ale jak należy je ustawić? Tak, czekaj chwileczkę. To jeszcze mamy kolejne. Znów pirackie symbole. Adam Baldrige, Anne Bonny i Christopher Condent. Jest zbyt dużo możliwości. Dokładnie. Dokąd prowadzą te drzwi? Wciąż mam nadzieję na skarb. Hmm? Nie ty jeden. No zobaczmy. Ej, zobacz, miałem rację. Baldrige, Bonny i Condent. Wyśmienicie. Tylko co oni tu robią? No, przekonajmy się. To jest jakiś element, patrzcie. Wow, ale wąsy. Prawie tak okazałe jak twoje. Ujdą. Musimy po prostu tutaj to nacelować. Spójrz na te gwiazdy. Są takie same jak na symbolach Averiego i Tua. O, masz rację. No tak. Zobaczmy tutaj. A, no tak, Condent, czyli jednoręki Billy. Widać, jedna była sztuczna. To kolejny z tych gwiezdnych wzorów. Tak, ale ten się różni od poprzedniego. Tak. A, faktycznie, bystrza cha. Dzięki, nie tylko ładnie wyglądam.
Czyli tu się to zgadza. Dobra, lecimy dalej. Bonnie była ruda. Tak. Co myślisz? O symbole Avery'ego i Tune. Gwiazdy się tam ustawiały, pamiętasz? Tutaj jest tak samo. Czyli mamy zagadkę rozwiązaną. Dokładnie. Jeszcze jedne drzwi. Więc kim są ci goście? To... no... są chyba... Nie wiesz, prawda? Ej, na świecie żyło wielu piratów, tak? Utknęliśmy. Nie utknęliśmy. Daj telefon. Zadzwonić do przyjaciela? Ciepło. Napiszę do brata. Dobra. I co teraz z tym? No nic, szukamy podpowiedzi. Wiesz co? Te obrazy są całkiem ładne. Jeśli nie znajdziemy skarbu, sprzedajmy je muzeum. Poszukajmy tych wzorów. Okej, okay, tak tylko mówię. Nie. Ej, Richard Wond. O, konkurował z Baldridge'em o nagrodę za najlepszą perukę. William Mays. Amerykanin? No i... tak, z Rhode Island, jak Thomas Tew. Nie. Nie. No i nic. Aha. Zobaczmy. Telefon. Ej, siedzisz jeszcze w wieży? Tak, właśnie z niej zszedłem. O co chodzi z tym zdjęciem? Później ci opowiem. Na razie powiedz, kto jest kim. Delfiny to Richard Wand. Trójząb to Joseph Farrell, a dwie ręce z perłą to William Mays. Okej, świetnie. Zostań gdzieś, gdzie masz dobry zasięg, na wszelki wypadek. Czekaj, Nathan, znalazłeś skarb? Nie, jeszcze nie. Muszę rozpracować mechanizm. Odezwę się. Co trzyma ten posąg z portretu Maysa? Jego okręt to perła, więc może perłę? Dosłownie. I pokrzyku. Dobra, zobaczmy. Okej. Okay. Czyli musimy jeszcze z tym obrazem. O. Hej, Sally, pomożesz? Robi się. Dzięki. No, zaczepić teraz. O. Prosto? A kogo to obchodzi? No, mnie. No dobra. No i tutaj jeszcze musimy poszukać... A, spójrz na twarz Farrella. Wolałby być gdzie indziej. A. Nie. No. I już. Jest. Czyli zobaczmy teraz, jak wygląda sytuacja. I tak, chyba. No, chyba pasuje.
Dobra. Spróbujmy tutaj. No i kolejny rebus. Okej. To co my tutaj mamy? Jestem w ciężkim szoku, że tego nie wiesz. Ja wiem. Sprawdzam tylko, czy sam też wie. Lubi czuć się przydatny. Tyle. Aha, jasne. No dobra. Skoro tak, to tak. Cholera, co tu się wydarzyło? Pewnie jakaś pochodnia spadła. Sprawdźmy to, co zostało. Ojejku. Nie rozpoznaję go. Jest sporo młodszy od pozostałych. Tu jest coś na tym miejscu. Jeden. Widzę już tu u góry. Zaraz, co on tutaj chce od nas? O, sam mi odpisał. A, widzisz, Sally? Wychodzi na to, że nawet sam nie wie wszystkiego. Nieładnie się tak chlupić. No i dobra, popatrzmy na obrazy. No więc właśnie. Tutaj u góry. Nie ma nazwiska. Wygląda na Maura. No ja widzę tutaj. Znalazłem gwiazdy, ale kim ty jesteś? No. Dobra, chodźmy jeszcze do tego. Obrazu. Ha, Yazid al-Basra. Wygląda na Hindusa. Ciepło. Mogoł. Zaraz, Avery przypadkiem nie okradł Mogołu? Honor w oczach złodziei. Jakby to się w ogóle liczyło. Dobra. Popatrzmy tutaj na... Edward England. Miły grubasek. Sakiewce. Dobra, mam nazwiska dwóch piratów. No, powinniśmy to rozgryźć. No. Więcej podpowiedzi brak. Dobra. Tu tak. Nie. Jest. I co tu mamy? Jeszcze nie wiem. Może zapytaj sama? Serio? Mówiłeś, że jest ekspertem od piratów. Tak tylko mówię. Okej, numer jeden. Numer dwa. I trzy. Dobra, być może on coś wymyśli. To się okaże. Wiesz, to mi przypomina... Czekaj. W
Co robisz? Przecież masz zdjęcia. Trzymaj. Rekruci Everiego na pewno nie mieli smartfonów, prawda? Zapewne. Tylko w ten sposób mogli znaleźć jakieś wskazówki. To są wskazówki? Tak, pokaż. Voilà. Dobra, to mogą być Passaty. Tak, a to chyba szerokości. I myślę, że znowu trzeba pakować mandżur młody. Co? Prodeus quod licentia. Nie, to niemożliwe. Co niemożliwe? O Boże, to oczywiste. Nate! Jak ja mogłem to przeoczyć? Dobrze, kapuję, jesteś geniuszem, ale gadaj o co chodzi. Czekaj się. Sam, masz zdjęcia? No proszę, dzwonię sobie spokojnie do Sullivana, a kto odbiera telefon? Jak tam, Nate? Cześć, Rafe. O? Kopelat, skąd masz ten numer? Sully zostawił go na serwetce? Chciałbym. O wiele taniej by mnie to wyniosło, nie? Nie, niestety musiałem stracić kupę kasy, żeby was znaleźć. Tak. Mam nadzieję, że nie wydałeś za dużo na Everiego. Jest spora konkurencja. Tak, zrobiliście kilka sprytnych ruchów. Ale liczy się tylko to, kto pierwszy dorwie jego skarbce, nie? Może chcesz się założyć? Ej, Nate, wiesz, nie odmawiam, ale moja wspólniczka... Cóż, ona raczej woli minimalizować niepotrzebne ryzyko. Wow, Rafe Adler chodzi na cudzym sznurku. Czasy się pozmieniały. Słuchaj, Nate, złożę ci jednorazową ofertę. Zostaw to wszystko. Jedź do domu, ciesz się życiem. A ja o wszystkim zapomnę. Bo cię lubię. To kusząca propozycja, Rafe, ale... Niestety, nie mam w zwyczaju wycofywać się, kiedy mam przewagę. Okej. Okay. Prodeus quod licentia. Zabogaj wolność. Fajne fotki, Nate. Ta kompozycja. Zhakowałeś komórki. Zwinęliście mi krzyż. Słuchaj, Nate. Jeśli jesteś taki bystry, za jakiego się masz, przyjmiesz ofertę. To jak będzie? Słuchaj, miło się z tobą gawędziło, ale mam kogoś na linii, więc... Nate, jeszcze jedno. Nate! Co? Chyba zdajesz sobie sprawę, że wasze telefony mają GPS, nie? Trzymaj się, stary. Niech zgadnę, uzbrojone draby już tu jadą. Sam! Za Boga i wolność, Nathan, wiesz co to znaczy? Sam, posłuchaj. Musisz się ukryć i to już. I zniszcz swój telefon. Co się dzieje? Rafe wie, gdzie jesteśmy. Musisz znaleźć jakąś kryjówkę. Sam! Sam! Hej! Kupię ci nowy. No. Zaczyna się robić nieciekawie. Otworzymy to. Siema, siema. Ludzie zdziwieni. To chyba wieża sama. Nie chyba, tylko na pewno. Chodźmy. Tędy. Czy ja dobrze widziałem, czy ją wysadzili właśnie? Przepraszam. Skidzioma, jak myślisz, kiedy Rafe tu dotrze? Nie wiem, ale nie czekałbym na niego. Sorry, bro. Chodź, tutaj, Nate. Nate, uważaj! Ludzie, uciekaj się! Nie wybiorę! Chyba nas znaleźli.
Dobra, tu się schowajmy. Ho, ho, ho. Dobra. Do auta mówił, tak? Było czyste, ale nie jest czyste. Wiejemy, wiejemy, wiejemy. No to lecimy. Tędy w górę. Pan zginie, jeśli nie dostaniemy się na dół. Próbujemy. Dobra. Chyba ich zgubiliśmy. Chyba. Hej, hej. Co? Jesteśmy spaleni w tym mieście. Dopisz się do listy. Serio? Terenówka, jedź naokoło. Trzymaj się. Wieża sama jest u podnóża. Musimy dostać się na dół. Dobra. Przez taką przeszkodę nie przejadą. No bez jaj! No dokładnie. No jak my teraz... Czekaj! Spokojnie ogarnia! Dobra. Dam radę! Nie dam rady! Dam radę. Chyba nie dałem rady. Przez taką przeszkodę nie przejadą. No bez jaj! Dawaj w prawo, w prawo! Dobra. Spokojnie ogarnia! Radę dam rady! Nie dam rady! Chryst! Dobra. Dojrzamy! Rozglądaj się za samym! Hej! To chyba on! O tam! Trzymaj się! A co ja cały czas robię? Jak się do niego dostaniemy? Nie mam pojęcia. Po prostu jedź za konwojem.
Ludzie, ilu chłopa oni rzucili w pościg za nami? No, najwyraźniej za mało, skoro jeszcze żyjemy. Może tędy? Oj. No nic, jedźmy dołem może. Oj, góra. Słabo. No nic, tędy. Masz pomysł, jak się dostać do sama? Jeszcze nie, ale kończy nam się droga, młody. Widzę, widzę. Andy. Masz, kieruj. Co? Do reszty ci odbiło? Chyba tak. Oj. Wyżej, 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 wyżej. Dobra. Co teraz? Tu jeszcze. Dobra. Skąd oni walą? Stąd. Dobra. 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 No nie. Thank you.
Oj. No niestety. Udało się? O, niech to. Dalej, właś! Gazu! Ej, trzymaj! Jak tam, braciszku? Niedobrze! Bardzo niedobrze! Tutaj robotnicy nie wiedzą, co się dzieje. No, powiem wam, akcja nieziemska. Dobra, jest bezpiecznie. Tak, no to pięknie. Prodeus quod licentia. A, to jakiś prosty szyfr.
Za Boga i wolność. To ich motto, te wszystkie odniesienia do raju. Teraz to jasne. Widzę, że daliście radę. Mało powiedziane. Mamy Libertalię. Liber co? Libertalia. Legendarna piracka kolonia Avery'ego. Ja bym to nazwał piracką utopią raczej. Dobrze, ale co ze skarbem? Słuchaj, zgodnie z legendą, to miejsce dawało schronienie setkom piratów, tysiącom, a ci po prostu dzielili się dosłownie wszystkim. Towarami, surowcami. Kasą? Wszystko trzymali w jednym wspólnym skarbcu. No dobra, więc... To gdzie jest ta cała piracka komuna? Właśnie tu. Na wyspie. Na północny wschód od Kings Bay. Rafe ma kopię tej mapy. Ale zanim Rafe ją rozszyfruje, będziemy w drodze do Libertalii. Mówię wam, ten cały skarb jest już praktycznie nasz. Jak fucha w Malezji, Nate? Chyba nie pomyliłeś drogi. Elena, ja... O kurczę. To nie to, co myślisz. Czyżby? Bo ja sobie myślę, że szukasz zaginionego skarbu Henry'ego Avery'ego. Rozszyfrowała a nas. Po obecności żołnierzy Shoreline w całym mieście wnoszę, że nie tylko wy go szukacie. Dobrze, chyba jest dokładnie tak, jak mówisz. Ale ja wyjaśnię ci to. Pewnie mi nie uwierzysz. Sprawdźmy. Może najpierw... to jest Sam. Sam Drake. Mój brat. Cześć. Wybacz. Ja myślałem, że zmarł w panamskim więzieniu. Ale widać, myliłem się. Odsiedział tam 15 lat i to przeze mnie. Ma spory dług u człowieka, który go wyciągnął. Spłacimy go zaginionym skarbem Avery'ego. No i na całe szczęście znaleźliśmy go na wyspie, niedaleko wybrzeża. Wiesz co, przestań. Czy ty... w ogóle byłeś w tej Malezji? Ja... Aha. Zaraz, zaczekaj. Elena, stój! Jak mogłeś? Chciałem ci powiedzieć. Wiesz co, przestań. Chciałem, ale nie wiedziałem jak. Trzeba było spróbować. Chciałem cię chronić. Przestań chrzanić, Nate. Po prostu zabrakło ci odwagi. Znowu. Ale wiedziałem, że tak zareagujesz. A czego się spodziewałeś? Oszukiwałeś mnie tygodniami. Gdybyś zginął, ja nawet bym o tym nie wiedziała. Nie wspominając już o twoim bracie. Kim ty jesteś? Przestań. To ja, Nate. Po prostu tak wyszło. Ratuję tylko brata, a skarb mnie w ogóle nie interesuje. Widziałam twoją minę, kiedy tu wchodziłeś. Mnie możesz okłamywać, ale chociaż siebie nie okłamuj. Zaraz mam samolot. Rób co chcesz, Nate. No to się porobiło. Hej! Co ty robisz? Idź za nią. Dokończmy to. Czy na pewno musimy? To znaczy? Można go jakoś inaczej uratować. Ale jak? Tak, że damy mu nową tożsamość. Ja wiem, ukryjemy go gdzieś, mam wiele siedział kontaktów. Siedział w więzieniu 15 lat, nie zamierza się teraz ukrywać. Dobrze, a teraz goń za swoją żoną. Sam i ja ruszamy do Libertalii. Co, beze mnie? Daj spokój, zginiecie obaj. Czyżby? Młody, robię w tym fachu kawałek czasu.
Myślę, że dam sobie radę. Chcesz się jakoś przydać, Sullivan? To miej na nią oko. Jak sobie chcesz. Jakoś ci pomóc? Ogarniam. Pakuj walizki. No słabo to wygląda, słabo. Kolejny odcinek na morzu. Hej, Nathan! No, widać ląd. Jak ci się podoba? A, całkiem fajnie. Możesz mnie zastąpić? To ciągłe bieganie, uciekanie śmierci spod kosy. Trzeba skorzystać z okazji i koniecznie docenić to, gdzie zaszliśmy. Sic parvis magna. Sic parvis magna. Słuchaj, braciszku. Elena ci odpuści, nie martw się. Każdy by odpuścił, jakby zobaczył taki skarb. No, nie wiem. Chyba tym razem miarka się jednak przebrała. Myślałem, że będzie większa. Na pewno to jest dobre miejsce. To co, zaparkujemy gdzieś. Ale to już słuchajcie w kolejnym odcinku. A póki co żegnam was bardzo serdecznie. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Ja.